Pokutą jest tego, że nie mówią o swoim życiu, bo Jezus wywyższony to poniżony diabeł i będę to realizować. I chciałabym dziś powiedzieć o posłannictwie, tak się ładnie złożyło. Chciałabym wam powiedzieć pokrótce, jak to się zaczęło, że od pragnienia głoszenia Ewangelii doszło do tego, że to robię i w tym jestem. Kiedy narodziłam się na nowo, nikt mi nie głosił Ewangelii. Sama zawołałam do Jezusa i tak naprawdę jak Go poznałam, to nie wiedziałam, co się stało. Wiedziałam jedno, spotkałam się z Bogiem. I od samego początku były we mnie już takie dziwne pragnienia, żeby głosić ludziom, ale za bardzo ja nie wiedziałam, co i jak. Więc moje pierwsze głoszenia wyglądały tak, że ludziom w pracy mówiłam, zawołałam do Jezusa i On mi odpowiedział. To była moja pierwsza Ewangelia głoszona. Od samego początku też były we mnie dziwne sny. Śniło mi się, że stoję w wielkich budynkach na środku, głoszę Chrystusa i kiedy wznoszę swoje ręce, ludzie padają pod Bożą mocą i są uzdrawiani. I też nie wiedziałam w ogóle, o co w tym wszystkim chodzi, bo nie wiedziałam, że jest coś takiego jak uzdrawianie. I Artur ostatnio, jak mówił o tym, jak Duch Święty mówił o tym, że zanim narodzimy się z Bożego Ducha, są już w nas pragnienia Boże. I ja zawsze miałam takie pragnienie, że chciałam pomagać ludziom, ale chciałam znaleźć taki plan dla ludzi, że ci ludzie nie będą uleczeni na chwilę, ale to będzie w ogóle po całości. Dziś wiem, że to jest Ewangelia. Zaczęłam poszukiwania w internecie, o co chodzi z tą Ewangelią. I natrafiłam na zagranicznych ewangelistów. Zaczęłam od oglądania takich ewangelistów jak Oral Roberts albo Catherine Kuhlman i mówię, wow. Mówię, co to jest? To jak z mojego snu. Ale mówię, dobra, to była zagranica i to było kiedyś. Ale pragnienia we mnie nie mijały. Chciałam głosić, ale bardzo się wstydziłam. Ale było we mnie bardzo dużo wizualizacji. Ja wizualizowałam sobie to, jak stoję na środku swojego miasta i głoszę Chrystusa, ale jeszcze nie miałam w sobie w ogóle sił, żeby to zrobić. Pewnego pięknego dnia napisał do mnie mój znajomy i powiedział, zobacz, w Polsce jakiś facet głosi Ewangelię, wysłał mi Artura ewangelizację. Bardzo się ucieszę, mówię, wow, super, jest coś takiego w Polsce. I jest więcej. Też potem zaczęłam obserwować Kościół Mocy i bardzo tak zazdrościłam takiej odwagi. Jeszcze ewangelizację Tomka Sandry czy Marty Derdowskiej. Mówię, wow, ona ma odwagę, ja bym tak chciała. Potem Duch Święty ochrzcił mnie i od tego momentu nabrałam większej odwagi do głoszenia Ewangelii. Pamiętam, pewnego razu przyjechałam tutaj i w środku uwielbienia Agatka zatrzymała całe uwielbienie i wyswobodziła do mnie słowo prorocze, że jestem morską latarnią. Moje emocje wtedy wcale mi tego nie mówiły, ale ja wzięłam słowo proroka jako słowo proroka i zapisało się one w moim sercu i na moim ciele. Stąd ten tatuaż morskiej latarni. Ja w to uwierzyłam. I tak poczyniłam pierwsze kroki. Stawałam na środku swojego miasta, które miało 20 tysięcy mieszkańców. Wszyscy mnie praktycznie znali. I z megafonem głosiłam Chrystusa. Głosiłam tak, jak potrafiłam. Tak funkcjonowałam przez półtora roku, a potem przeprowadziłam się do Warszawy. Przeprowadziłam się w listopadzie, po czym w lutym Artur miał do mnie słowo prorocze, że Bóg nie zmienił zdania i nadal jestem Jego wierzą. Od kiedy przyjechałam tutaj do Warszawy, głosiłam Ewangelię, dostosowałam do tego swoje życie. Zaczęłam po prostu, ja wiedziałam, że ja chcę głosić, ale te odrzucenie i wycofanie we mnie nie pozwalało jeszcze do końca mi uwierzyć, że jestem ewangelistą. Ale ja sobie do tego dochodziłam. Rozpoznawałam to. Do Ewangelii, do głoszenia Ewangelii
tak naprawdę dostosowałam całe swoje życie od samego początku. Od przyjazdu tutaj moja praca była podłożona pod ewangelizację i moje życie. Też, że porzuciłam swoje stare życie, swoją rodzinę dla głoszenia Ewangelii. Modliłam też się... W ogóle śmieszna była sytuacja, w jaki sposób zaczęłam głosić Ewangelię w pracy. W pracy trochę inaczej się głosi Ewangelię, bo to nie jest taki jednorazowy strzał, że komuś wygłosisz Ewangelię, sobie pójdziesz i tyle. W pracy przyjęłam sobie taką taktykę, że najpierw ja ludziom pokażę swoje życie. Pokażę dokładność pracy, sumienność, staranność, to, że się nie spóźniam, zawsze jestem na czas, zawsze wykonuję to, co jest mi zlecone. I kiedy ludzie zaczęli mnie już obserwować, ja z tego pułapu zaczęłam im głosić Chrystusa. Zresztą w tych czasach to nie jest bardzo trudne, wystarczy, że ludzie spojrzą na twojego Facebooka. I tak, kochani, mijał czas, ale ja wiedziałam, że te głoszenia w piątek to jest za mało. Ja chciałam więcej. I zaczęłam się modlić o ludzi, z którymi mogę pociągnąć coś więcej. Modliłam się o takie połączenia. I pamiętam, że zaczęły się ewangelizacje lotne Rafałka. Zaczęłam na nie chodzić i zaczęłam z tymi ludźmi być sercem. Zobaczyłam, że w naszych sercach jest to samo. Pasja do głoszenia Ewangelii. W Rafale pociągnęło mnie liderstwo, to, że jest zdecydowany, oddany Królestwu. A w Kasi pociągnęła mnie jej wierność. No i tak z nimi zostałam. I teraz jeszcze taka historia. Ostatnio, 4 stycznia dokładnie, kiedy kładłam się spać, to była sobota, w niedzielę mieliśmy kościół, kiedy już zasypiałam, naszła mnie taka myśl o założeniu stronki na Facebooku, która nazywa się Poznałam Jezusa. Ja to wiedziałam, Duch Święty mnie zainspirował. I powiedział, tak napiszesz w opisie. O tym, co było, jest i będzie. O prawdziwej rzeczywistości, jaką jest Chrystus. Po czym 5 stycznia Artur podszedł do mnie i powiedział, że jestem szlachetnym naczyniem. Ale muszę się poszerzyć. I ja wiedziałam, że to już o to chodzi. Głoszenie Ewangelii to jest ciągłe tracenie twarzy. Stawienie swojego zdjęcia na Facebooka na przykład, czy wystawienie się na ulicy, to jest ciągle tracenie twarzy. Ja ciągle też się tego uczę. Ale wiem, że inaczej już nie potrafię. Choćbym chciała, to nie potrafię inaczej. I ten cały niby wirus, który się pojawił w naszym kraju, jest mi na korzyść. Jest mi na korzyść. Znam swoją tożsamość i wiem, kim jestem. Teraz jestem coraz bardziej w tym upewniona. Jestem ewangelistą. I ostatnio Michał mówił, przytoczył takie słowa, że ja przyszedłem na ten świat, aby dać prawdę. I tak na koniec też tak fajnie się złożyło, bo Artur właśnie mówił o posłannictwie. Nie bójcie się dochodzić sobie do jakichś rzeczy. U mnie to był jakiś etap, tak? Ja sobie dochodziłam, ale teraz mam tą pewność. I chcę wam jeszcze coś powiedzieć, że jeżeli są jakieś przeciwności, to jeżeli czegoś bardzo chcecie, to cała rzeczywistość się nagnie. Nagnie się to wszystko. Na sam koniec chcę powiedzieć takie świadectwo. Rafał przeszedł na jedną, drugą etatu. I miał wtorki, czwartki i piątki wolne. I kiedy on przeszedł na jedną, drugą etatu, to ja w grafiku zaczęłam mieć wtorki całe wolne. Więc mogliśmy głosić Ewangelię.
ale nie miałam jeszcze wolnych piątków. Więc głosiliśmy sobie na przykład o 8, a ja na 9.30 czy tam 10.30 szłam do pracy. I Rafał tak sobie westchnął pewnego dnia, mówi, a jakbyś miała jeszcze te piątki wolne. Ja tak mówię, może i fajnie by było. Od następnego miesiąca miałam wtorki i piątki stałe bez mojej ingerencji. Teraz mam wolne od pracy, bo mam zamkniętą galerię, ale we wtorek i piątek zawsze mogłam być na ewangelizacji. Bóg dołoży, naprawdę. Zaczęło się od małego pragnienia i to nie skończy się na tym, ja to wiem. Amen. Amen.